Hejka, nazywam się Paulina Macibok i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z osiąganiem celu, wybudowaniem nawyków, produktywnością, efektywnością osobistą, a to wszystko w zgodzie z samym sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i lubisz do swojego życia wprowadzać zmiany i stawać się lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Hejka, dzień dobry. Witajcie w 45. odcinku podcastu. Dzisiaj jest ekstremalnie, bo nagrywam ten odcinek dopiero we wtorek, czyli dokładnie tego samego dnia, kiedy go usłyszycie. Ale tak wyszło, więc here we are. Dobrze, i dzisiaj będę mówiła troszkę o tym, czym jest uważność i co ona daje. I jak ją oczywiście ćwiczyć, jak ją zaimplementować do życia. Ale zanim o uważności, no to oczywiście powiemy sobie o książce. I dzisiaj chcę Wam polecić książkę, którą skończyłam czytać całkiem niedawno temu. I to jest książka Czego najbardziej żałują umierający? I napisała ją Bronnie Ware napisała ją w oparciu o swoje doświadczenia. Ona bardzo długie lata zajmowała się opieką paliatywną, czyli osób, które są nieuleczalnie chore, właściwie umierające. I te swoje doświadczenia zawarła właśnie w tej książce. I chyba tak naprawdę najlepiej jest powiedzieć, jakie jest top takich 5 rzeczy, których żałują umierający, bo wokół tego skupia się cała książka, opowiada różne historie, przywołuje przykłady i rozbudowuje trochę te punkty, ale tymi punktami są. Po pierwsze, szkoda, że nie miałam odwagi żyć tak, jak chciałam, a nie tak, jak oczekiwali inni. Drugie, szkoda, że tak dużo pracowałam. Trzecie, szkoda, że nie miałam odwagi okazywać uczuć. Czwarte, żałuję, że straciłam kontakt z przyjaciółmi. Piąte, szkoda, że nie pozwoliłam sobie być szczęśliwa. I ta książka jest bardzo wzruszająca i powiem szczerze, że ja gdzieś tam te punkty od jakiegoś czasu mam z tyłu głowy bardzo mocno i część z nich to było dla mnie jakieś objawienie / przełom na przykład zeszłego roku, czyli 2020. Natomiast ta książka gdzieś tam pozwoliła mi utwierdzić się w przekonaniu, co jest w życiu ważne, a co w życiu ważne zupełnie nie jest. Jak widzicie, na przykład nie ma tutaj takiego top regret, czyli żalu, że nie wiem, żałuję, że zarobiłam za mało pieniędzy, albo żałuję, że nie pracowałam więcej. I widać, że jakby te wszystkie rzeczy wiążą się raczej z myśleniem, trochę z mentalnością i z emocjami, z relacjami z innymi. Więc warto tą książkę przeczytać, bo ona trochę zmienia perspektywę na to, co w życiu może być ważne z punktu widzenia osób, które no przeżyły to życie i były na samym jego końcu. Więc serdecznie polecam, oczywiście w opisie odcinka znajdziecie link. A teraz przejdźmy sobie do tematu, który poniekąd łączy się z tym tematem wcześniejszym, z tą książką, bo chcę powiedzieć trochę o uważności. I warto tutaj nadmienić taki disclaimer, że ja nie zawsze byłam uważną osobą i raczej skupiałam się na tym, żeby każdy moment wykorzystać na maksa, bo to jest też coś, co wiąże się z moim talentem na pierwszym miejscu galupowym, czyli z maksymalistką. I ja chciałam i często wciąż chcę wykorzystać każdy moment po prostu na maksa, żeby mieć pewność, że po prostu wszystko jest zmaksymalizowane, czas jest zmaksymalizowany, praca jest zmaksymalizowana. Więc ta uważność, ćwiczenie uważności dla mnie to jest wyzwanie. To jest duże wyzwanie, ale o tym zaraz, jak to robię, też Wam oczywiście powiem. Mam nadzieję, że kogoś zainspiruję. Natomiast czym w ogóle jest uważność? I tutaj jakby źródeł jest wiele i definicji jest wiele, więc przywołam kilka takich, które gdzieś tam ze mną zarezonowały, które mogą coś więcej o tym powiedzieć. I uważnością można nazwać taką celową, zamierzoną uwagę skierowaną na coś. Albo na przykład uważnością można nazwać bycie w danym momencie i przeżywanie danego momentu w pełni. Bez żadnych osądów, takie zaakceptowanie teraźniejszości, nie wybieganie z jednej strony myślą w przyszłość, ale też nie rozpamiętywanie przeszłości. Czyli po prostu bycie tu i teraz, powiedziałabym. I to ta definicja uważności wiąże się też z czymś, co w buddyzmie jest nazywane małpim umysłem, czyli takim umysłem, który cały czas gdzieś błądzi, jest przebodźcowany, wybiega w przyszłość, w przeszłość, martwi się, zastanawia się, planuje, prognozuje. I w książce, którą poleciłam kilka odcinków temu, Zacznij myśleć jak mnich, Jaya Shetty, czy tam Shetty, jakkolwiek się to wymawia, jest właśnie sporo o tym małpim umyśle, monkey mind, więc ta książka też jest
w ogóle ta książka Zacznij myśleć jak mnich jest świetnym uzupełnieniem treningu uważności, czy w ogóle zgłębienia tematu uważności. Także również polecam. I tak naprawdę te definicje uważności powodują, one też poniekąd w tych definicjach niosą już ze sobą korzyści, które idą za byciem uważną osobą, za ćwiczeniem uważności, bo powiedziałabym jakby też na swoim przykładzie, że ćwiczenie uważności pomaga nie martwić się tak bardzo o przyszłość i nie rozpamiętywać przeszłości. I oczywiście nie mówię tutaj o tym, żeby nie planować niczego na przyszłość i nie mieć jakiejś wizji swojego życia, ale bardziej chodzi o to, że ta uważność ćwiczona tak celowo powoduje, że mniej się martwimy, mniej się zamartwiamy, mniej jesteśmy skłonni pisać jakieś czarne scenariusze, a z drugiej strony nie fokusujemy się tak bardzo na tej przeszłości, bo tak naprawdę jeśli coś zostało, jakieś mleko zostało rozlane, coś po prostu już się wydarzyło, to nie cofniemy czasu i nie zmienimy tego, co się wydarzyło, więc jakby warto to odkreślić grubą krechą i iść dalej i myśleć o tym, co jest tu i teraz, ewentualnie o tym, co jest w przyszłości. Ale takie rozpamiętywanie właśnie przyszłości jest zupełnie bezcelowe i uważność, trening uważności bardzo pomaga panować właśnie nad tym rozpamiętywaniem przyszłości. Kolejną korzyścią z takiego treningu uważności jest to, że dajemy naszej głowie troszkę odpocząć od takiego przebodźcowania, bo na pewno się zgodzisz ze mną, że w dzisiejszych czasach bodźców zewsząd jest masa. Z naszego telefonu, z naszego komputera, z różnych urządzeń, zewsząd, po prostu zewsząd i jesteśmy tym wszystkim atakowani i nasza głowa nie ma często czasu po prostu odpocząć od jakichkolwiek bodźców. I taki odpoczynek od powiadomień, od dźwięków, od wiadomości, od rozmów, od spotkań jest bardzo ważny, dlatego żeby przede wszystkim, i to będzie teraz to, co dla mnie chyba w treningu uważności jest najważniejsze, taki odpoczynek od przebodźcowania pozwala stawać się spokojniejszym człowiekiem. I to jest mega ważne, zwłaszcza w czasach, które są ciekawe, jak to mówi chińskie przysłowie, życzę Ci, żebyś żył w ciekawych czasach. No ewidentnie żyjemy w ciekawych czasach, w coraz bardziej ciekawych czasach. No i czasem po prostu ten stres, który powoduje napływ jakichś negatywnych informacji ze świata, nie pozwala nam czuć tego spokoju i być zrelaksowanym i mieć taką spokojną, lekką głowę, która w ogóle jest mega cenna i kiedyś bym tego nie powiedziała i w życiu bym nie powiedziała, że spokój jest moim celem, ale teraz widzę, już doświadczając tego, jakie to jest w ogóle zajebiste uczucie, mieć taką spokojną, lekką głowę, być w stanie gdzieś tam panować nad emocjami, móc je trochę wyciszać, więc to jest naprawdę świetna sprawa. To, co też zauważyłam przy uważności, co też jest czymś dla mnie bardzo niecodziennym, to jest to, że zaczęłam się cieszyć z małych rzeczy i wcześniej na przykład, nie wiem, przykładowo szłam na spacer, to nie miałam tak, że wsłuchiwałam się w śpiew ptaków albo rozkoszowałam się, nie wiem, wiatrem na skórze albo po prostu widokami jakimiś bardzo ładnymi, zielonymi, tylko po prostu na maksa chciałam to wykorzystać, więc albo, nie wiem, siedziałam na telefonie, albo z kimś rozmawiałam przez telefon, albo coś słuchałam. Chciałam jakby wykorzystać ten czas. A teraz, ćwicząc uważność, jakby widzę, że cieszą mnie takie małe rzeczy. I one potrafią być bardzo różne. Od tego, że, nie wiem, mam świeże kwiaty na stole, poprzez właśnie to, że idę sobie na spacer i po prostu wiatr muska mi włosy, albo przez to na przykład, nie wiem, że jest weekend i na spokojnie się rozkoszuję kawą z rana. I to jest tak zajebiste uczucie, takie bycie tu i teraz i obserwowanie tego, co się dzieje, że to wszystko, jakby znowu wrócę do spokoju, to wszystko napełnia takim spokojem i szczęściem. Więc naprawdę polecam. To, co uważność też daje, i ja to obserwuję u siebie, ale tak bardzo powoli, to jest ćwiczenie cierpliwości, bo akurat ja nie jestem cierpliwą osobą do końca, nie potrafię, po prostu jest to moja spora wada. Natomiast ćwiczenie uważności, takie nawet długotrwałe, regularne, ćwiczy nawet nie tylko cierpliwość, ale też wytrwałość i taką akceptację tego, co się dzieje. No i to są pożądane cechy, które oczywiście można ćwiczyć w inny sposób, natomiast jakby to, jak uważność potrafi wszechstronnie ćwiczyć różne umiejętności, różne cechy, to też jest jakby godne zastanowienia się nad tym, bo trening uważności nie jest jakiś wymagający czasowo, o czym zaraz zresztą Ci powiem. I idąc dalej i nawiązując też do mojego odcinka chyba sprzed 2 tygodni, czyli o trudnej sztuce odpuszczania, to trening uważności
naprawdę pozwala odpuszczać, bo ja uważam, że ćwiczenie uważności, któremu się oddaję od jakiegoś czasu, no właściwie od 7 miesięcy, dało mi sporo w kontekście właśnie odpuszczania i pogodzenia się i tak, z taką akceptacją właśnie tego, co się dzieje, tego, co się stało i nie zadręczania się jakimiś rzeczami. No i to jest super sprawa, bo jakby szkoda życia, żeby zatręczać się na przykład rzeczami, które się, nie wiem, wydarzyły albo nie wydarzyły. No, czasu cofnąć nie mogę, tak? Mogę wyciągnąć jakieś wnioski, lekcje na przyszłość, ale mogę też się cieszyć po prostu teraźniejszością i tym, co się dzieje, tym, czego doświadczam i co przeżywam. No i finalnie, korzyść, którą chciałabym też przywołać, to jest to, że trening uważności pomaga walczyć z takimi kiepskimi pułapkami psychologicznymi. Na przykład takimi jak bycie w obsesji, czyli jakieś obsesyjne zachowania, albo unikanie i zaprzeczanie jakimś rzeczom, albo na przykład zachowania oparte na bardzo skrajnych emocjach, albo jeszcze z drugiej strony poddawanie siebie ciągłej samokrytyce, albo taki perfekcjonizm w każdym obszarze. No i taka uważność przez to, że jakby trochę jakby patrzymy też trochę w głąb siebie, nie tylko na to, co jest wokół nas i czego doświadczamy, ale też trochę w głąb siebie, no to jakby zaczynamy zauważać pewne rzeczy, pewne wzorce, zaczynamy zauważać jakieś takie właśnie pułapki, w które nasza głowa wpada i później jesteśmy w stanie, jakby świadomość to jest zawsze, ja też zawsze to powtarzam, że świadomość to jest zawsze pierwszy krok, a jak już wiemy na przykład, że jesteśmy skłonni do samokrytyki albo jesteśmy skłonni do wpadania w obsesję czy jakiś perfekcjonizm, który nas blokuje przed działaniem, no to jesteśmy w stanie z tym pracować, po prostu pracować ze swoimi przyzwyczajeniami, złymi nawykami, ze swoimi pułapkami takimi psychologicznymi, więc to też jest świetna sprawa. No i teraz, jak już wiemy, ile jest korzyści za tą uważnością, których jest no masa i te korzyści są w ogóle nieporównywalne do tego, ile trzeba czasu poświęcić na trening uważności, bo uwaga, trzeba poświęcić go bardzo mało, to podam Wam jakby kilka takich sposobów, które ja stosuję, które ludzie stosują na ćwiczenie uważności. I oczywiście pierwszym z nich, najbardziej oczywistym i też chyba najbardziej popularnym jest medytacja. Jest oczywiście medytacja, mindfulness. No mindfulness to oczywiście znaczy uważność po angielsku, więc medytacja w takim duchu mindfulness pomaga jak najbardziej tą uważność ćwiczyć. Od jednej minuty do nieskończenie, dobra, może nie nieskończenie wielu minut, bo są 24 godziny w dobie, ale od jednej minuty do 10, przez 15, 20, pół godziny, godzinę, ćwiczenie uważności, medytowanie codziennie, powtarzalnie, no, pomaga bardzo mocno taką uważność ćwiczyć. I jednym z moich w ogóle ulubionych takich zadań, technik medytacyjnych jest body scan, czyli skanowanie ciała, czyli takie skanowanie, wiesz, jak w sklepie skanuje się towar od prawej do lewej, czy od lewej do prawej, no dosłownie takie skanowanie ciała i zauważanie, co nas boli, co czujemy w danych miejscach na ciele, jakie tam temu towarzyszą odczucia, jakie temu towarzyszą emocje i to też pomaga nawet nie tylko uczyć uważności, ale też w ogóle świadomości swojego ciała, no co też jest oczywiście ważne, więc tych korzyści jest więcej. Poza medytacją, to, co ja lubię robić i to, co można też robić, to można po prostu obserwować i wsłuchiwać się w otoczenie. Gdziekolwiek tak naprawdę nie jesteśmy. Czy jesteśmy w domu i jest błoga cisza, czy jesteśmy w lesie i szumią drzewa, czy jesteśmy, nie wiem, w pracy i ktoś w tle rozmawia, czy jesteśmy w tramwaju i po prostu jest harmider. Chodzi o takie obserwowanie i wsłuchiwanie się w otoczenie, bez żadnego oceniania, bez żadnego overthinking, bez żadnego takiego wchodzenia w szczegóły i próbowania zrozumienia rzeczy, tylko po prostu takie obserwowanie, akceptowanie, przyjmowanie do wiadomości, więc to też jest w ogóle świetny trening, no i można go przeprowadzić jakby gdziekolwiek, więc no, dosłownie w dowolnym miejscu, w jakim jesteście. Trzecim ćwiczeniem na ćwiczenie uważności, ćwiczenie na ćwiczenie uważności, incepcja, to są techniki oddechowe i to się bardzo mocno wiąże z medytacją, bo w czasie medytacji również skupiamy się na oddechu, na myślach, ale techniki oddechowe w różnych nurtach, że tak powiem, różnymi sposobami też są dobrym sposobem na to, żeby skupić się na tym, co jest tu i teraz i też na swoim ciele, więc ta świadomość ciała również tutaj występuje. Ja przyznam, że technik oddechowych często nie robię, natomiast no, oddychanie jest częścią medytacji, więc jakby to też się w tym zawiera. O, teraz mam jedną fajną technikę, którą bardzo lubię stosować. O niej już troszeczkę mówiłam wcześniej, kiedy mówiłam o piciu kawy w weekendy, takim spokojnym. Więc uważność można ćwiczyć poprzez
powolne wykonywanie pewnych czynności. I to mogą być totalnie standardowe czynności, totalnie takie przyziemne, jak nie wiem, mycie naczyń, albo robienie prania, albo właśnie jedzenie, czy picie kawy, czy robienie jakiejkolwiek takiej czynności, którą robimy, nawet w czasie prowadzenia samochodu. I chodzi po prostu o to, żeby maksymalnie swoje zmysły, swoją uwagę skupić na tych czynnościach, na tym, co robimy, jak pracują nasze dłonie, co czujemy, jak wygląda nasz oddech, co się dzieje. I to jest jakby właśnie takie ćwiczenie uważności, które no, można zrobić w każdym momencie, zresztą podobnie jak obserwowanie i wsłuchiwanie się w otoczenie. No bo jak słychać i jak widać, no to one się ze sobą poniekąd łączą. Natomiast warto wiedzieć, że no, tych sposobów jest sporo i można faktycznie jakby w każdym momencie tą uważność poćwiczyć. Nawet właśnie myjąc naczynia, czyli robiąc taką prozaiczną i nudną czynność. No to można ją spędzić tak przyjemniej. To, co też jest w uważności fajne i co oczywiście się totalnie łączy z tym wcześniej i również z obserwowaniem i wsłuchiwaniem się w otoczenie, to jest po prostu spędzanie przerw na treningu uważności. I każdy z nas takie przerwy ma. Ja w pierwszym odcinku mojego podcastu o czytaniu książek mówiłam o tych przerwach jako międzyczas. I wtedy mówiłam o tym, żeby czytać w międzyczasie. Natomiast teraz przyznam szczerze, że ja w międzyczasie staram się nie czytać. Staram się właśnie spędzać ten międzyczas na treningu uważności. I mówię tutaj o takich sytuacjach, na przykład jak stanie w korku, które mi się zdarza, albo nie wiem, przejście z jednego miejsca do drugiego. No to staram się jakby jednak wsłuchiwać i obserwować to otoczenie, wykorzystywać ten czas na trening uważności, żeby tak mimowolnie móc te benefity, które za uważnością, za byciem uważną osobą idą. Więc to jest też coś, co ja teraz mocno próbuję, nie zawsze mi wychodzi. Czasem jeszcze mam takie poczucie, że kurczę, co by tu zrobić, jakby tu zmaksymalizować czas. No ale jakby staram się i wychodzi mi też coraz lepiej. I oczywiście akceptuję to, że no, nie jestem w tym idealna, no ale wcale nie muszę być. Właśnie nie o to chodzi, żeby gdzieś tam się samokrytykować. Ale żeby ćwiczyć, żeby czerpać z tego radość i żeby też samo w sobie ćwiczenie uważności było taką małą rzeczą, z której się cieszymy. Więc naprawdę polecam spróbować. I jak słyszę siebie mówiącą teraz w tych odcinkach ostatnich podcastów o odpuszczaniu, o uważności, o medytacji, no to trochę nie poznaję siebie. I myślę, że Paulina sprzed 5 lat po prostu spojrzałaby na mnie, powiedziałaby what the fuck, kim ona jest. Bo raczej zawsze byłam właśnie skupiona na cele, wyniki, rezultaty, dowożenie. A teraz widzę, że jakby w życiu jest więcej. W życiu jest więcej rzeczy, które dają radość po prostu i dają szczęście. Więc warto się im przyjrzeć. Tyle. Dzisiejszy odcinek jest krótki. Mam nadzieję, że zainspiruje Was do tego, żeby tej uważności się w swoim życiu przyjrzeć, może spróbować i zobaczyć, jak się sprawdzi po prostu dla Ciebie. Więc bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca, jeśli jeszcze ze mną jesteś, jeśli uważasz, że on się może komuś przydać i fajnie, żeby ktoś usłyszał o tej uważności i może spróbował tej techniki, tego treningu w swoim życiu, żeby te wszystkie benefity, o których powiedziałam, sobie zaabsorbować, no to zachęcam do podzielenia się tym odcinkiem w mediach społecznościowych na Instagramie czy na Facebooku. Możesz mnie oznaczyć @paulina.maciboch. Ja zawsze bardzo chętnie się tym oznaczeniem podzielę i będzie mi bardzo miło, więc dzięki i do usłyszenia za tydzień.